Coraz więcej Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Według statystyk najczęściej dotykają one mieszkańców województwa łódzkiego. Ponad 29% populacji. W tej statystyce na 10. miejscu jest województwo podlaskie. Problemy z zakresu zdrowia psychicznego dotykają tu ponad 23% mieszkańców. Coraz częściej dotyka nas depresja. Dlaczego coraz częściej potrzebujemy pomocy specjalisty, psychiatry czy psychoterapeuty? Składa się na to szereg czynników. Myślę, że najważniejszy z nich to jest tempo życia, prawda? Bo każdy z nas, myślę, że tu w tym pokoju również, żyje w bardzo dużym tempie. Mamy dużo obowiązków i zawodowych, i pozazawodowych. Jesteśmy aktywni w różnych dziedzinach i często ta aktywność doprowadza do takiego wypalenia, zmęczenia, tak? które predysponuje właśnie do wystąpienia kryzysów psychicznych, zaburzeń psychicznych. Drugim czynnikiem jest samotność, która wbrew pozorom dotyczy również osób aktywnych zawodowo, pozornie dobrze funkcjonujących w grupie społecznej, ale samotnych z powodu braku osoby bliskiej, rodziny. Samotność jest czynnikiem ryzyka zaburzeń psychicznych, bo wsparcie społeczne, czyli to, że mogę komuś się zwierzyć, ktoś mnie wysłucha, dla kogoś jestem ważny, jest to bardzo ważny zasób człowieka. Jeżeli tego wsparcia społecznego brakuje, ktoś jest samotny, to jest jakby prosta droga do kryzysu, bo wcześniej czy później taka osoba może się po prostu załamać. Samotność i wynikające z niej zaburzenia depresyjne, czy też przewlekłe obniżenia nastroju dotyczą w ogromnej mierze również osób starszych. Potwierdzają to dane z raportu epidemiologicznego przywołanego w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kolejna rzecz to są substancje psychoaktywne. No bo jakoś tak często bywa, że najbardziej dostępną i wydawałoby się najprostszą metodą samopomocy, prawda, i takiego samoukojenia jest skorzystanie z substancji psychoaktywnych, czy to alkoholu, czy jakichś narkotyków, czy teraz ostatnio dopalaczy. Ale niestety jest to działanie takie przeciwskuteczne, tak? Czyli niby pomagając sobie, wpędzamy się w jeszcze większy kryzys i można różne też zaburzenia psychiczne przy okazji wywołać, których wcześniej nie było. Zdaniem doktora Marcina Wróbla jest jeszcze jeden zaskakujący, ale istotny czynnik rzutujący na nasze samopoczucie. To jest to, że jakby teraz jest taki model, jest promowany model szczęścia. W reklamach, tam w różnych poradnikach, w prasie, w telewizji jakby są przedstawiani z reguły ludzie szczęśliwi, tak? Uśmiechnięci, bogaci, zdrowi, nie? I to jest podane jako wzorzec. I każdy do tego wzorca gdzieś tam dąży. I teraz jak to się nie udaje z jakiegoś powodu, to szukamy rozwiązania, szukamy pomocy, nieraz właśnie u psychiatrów, u psychoterapeutów, prawda, z takim często nierealnym oczekiwaniem, żeby to szczęście gdzieś tam znaleźć. W tym gąszczu zagrożeń ukryta jest jednak znakomita recepta na zdrowie psychiczne. Żyjmy wolniej, wypoczywajmy, smakujmy życie wśród ludzi i z ludźmi. Nie szukajmy rozluźnienia, zapomnienia czy nowych doznań w alkoholu lub innych środkach psychoaktywnych. Żyjmy zgodnie z własnym wzorcem, a nie tym, który nas mami pozornym szczęściem i zadowoleniem. Bo przecież nasze prawdziwe szczęście nie zależy od kosztownego specyfiku, pozwalającego osiągnąć bielszą biel firan albo samochodu. Proste, prawda?